Moi drodzy, krótki komentarz dotyczący drugiej części ćwiczenia z biblioteki NetworkX. W tej części macie do zrealizowania trzy notatniki poświęcone generatorom sieci syntetycznych, prostych wizualizacji oraz troszkę bardziej zaawansowanemu przykładowi użycia biblioteki NetworkX do przeprowadzenia analizy danych sieciowych. Jeżeli chodzi o generatory, tutaj sprawa jest prosta. W zasadzie nie ma chyba tutaj żadnych wątpliwości. Po otworzeniu tego notatnika możecie zobaczyć, w jaki sposób wyglądają generatory dla takich klasycznych grafów, jak na przykład dla kliki. Można sobie wygenerować jakąś klikę, jakieś proste ćwiczenia, żebyście sami sobie zbudowali na przykład graf, który jest w topologii pierścienia, dosyć takiego. Są też przykłady jakichś takich niedużych zbiorów danych encyklopedycznych, typu na przykład klub karate Zakariego, który można sobie wyświetlić, albo te kobiety z południowych Stanów Zjednoczonych, ten zbiór Davisa, też można go sobie obejrzeć. Przykłady wykorzystania generatorów sieci losowych zgodnie z modelem Erdős-Arenyiego, model Watsa-Strogatza, sieci małych światów, czy model dla sieci bezskalowych Albert i Barabasiego. Na końcu krótkie ćwiczenie, w którym macie zmodyfikować oryginalny model Barabasiego i Ricky Albert w ten sposób, żeby generował liczbę krawędzi, którą każdy wierzchołek przynosi z rozkładu Poissona. Jak pamiętacie, w oryginalnym sformułowaniu każdy wierzchołek przychodzi z tą samą liczbą krawędzi, które tworzy, no i włącza się tam preferencyjne dołączanie. Natomiast tutaj w tym ćwiczeniu możecie sobie to łatwo zmodyfikować w ten sposób, że wierzchołki będą przychodziły z różną liczbą krawędzi i ta liczba krawędzi będzie właśnie generowana z rozkładu Poissona. Także takie proste ćwiczenie. Jeżeli chodzi o wizualizację, tutaj też w zasadzie nie mam nic do dodania. NetworkX niespecjalnie służy do wizualizacji. Te opcje rysowania grafu tutaj są dosyć ograniczone. Także jedyne co, no to włączacie sobie bibliotekę Matplotlib, generujecie sobie jakiś graf i metoda draw pozwala go Wam narysować. I tu jest kilka prostych przykładów na temat tego, jak na przykład wyświetlić etykiety, w jaki sposób zaaplikować konkretny rozkład dla danego grafu, tak, jakiś konkretny layout, czy na przykład w jaki sposób pokolorować wierzchołki zgodnie z na przykład jakąś cechą kategoryczną, tak jak tutaj numerem wierzchołka, albo na przykład tutaj mamy wykorzystaną miarę centralności coarseness. I w zależności od wartości corners, wierzchołki są w jakiś sposób pokolorowane. Także takie bardzo proste ćwiczenie. Tutaj znowu nie ma nic. Wystarczy sobie spokojnie to przejrzeć, obejrzeć. Możecie sobie troszeczkę poeksperymentować z parametrami. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią część tego ćwiczenia, czyli network analysis, tutaj już jest coś, pojawia się coś ciekawszego. Po pierwsze, widzicie tutaj, w jaki sposób można wygenerować rozkłady stopni wierzchołków. Jest metoda degree, która nam zwraca słownik i z tego słownika możemy wyciągnąć sobie wszystkie wartości po to, żeby sobie to narysować i dla dużego grafu upewnić się, zbudowanego zgodnie z modelem Barabasi Albert, upewnić się, że ten rozkład rzeczywiście ma charakter potęgowy. Widzicie, że tutaj obie osie są logarytmiczne. Są tutaj przykłady właśnie związane z rozkładem stopni wierzchołków. Jest też samodzielne ćwiczenie do wykonania. W tym przypadku tutaj akurat ładujecie sobie rzeczywisty zbiór danych. To jest ten zbiór danych związany z systemami autonomicznymi. On jest dosyć duży. To jest 50 tysięcy wierzchołków, 200 tysięcy krawędzi. Średni stopień wierzchołka wynosi 8, a wasze ćwiczenie polega na tym, żeby spróbować wygenerować sobie graf syntetyczny zgodnie z modelem BA, tak żeby on był jak najbardziej podobny do tego rzeczywistego empirycznego grafu. No i możecie sobie potem to narysować. Jest też słowo komentarza. W drugiej części tutaj macie badanie centralności i to badanie centralności
jest wykonywane na zbiorze Paul Revere. To jest zbiór opisujący związki pomiędzy rewolucjonistami amerykańskimi pod koniec XVIII wieku. To jest tuż przed wybuchem rewolucji amerykańskiej. Wierzchołkami w tym zbiorze są organizacje kolonialne i członkowie tych organizacji. No, niektóre z tych nazwisk pewnie tam jesteście w stanie skojarzyć. John Adams na przykład, czy Samuel Adams, znane postacie, ale tutaj jest ich generalnie więcej. No i tutaj są te organizacje, czy to niektóre z nich to jakieś stowarzyszenia, loże masońskie i tak dalej. I niektórzy z nich należeli do wielu. To jest oczywiście graf dwudzielny, tak? Mamy krawędzie tylko i wyłącznie między osobą a organizacją. Tutaj już macie przygotowane dane w postaci listy krawędzi, tak, z membership, to jest wszędzie jeden, to jest po prostu stała waga krawędzi równa 1. Waszym zadaniem jest w jakiś sposób to wczytać, zatem należy wrócić sobie do dokumentacji Biblioteki Network X, poszukać sobie metody, która posłuży nam do wczytania tego. No i potem jest kilka prostych metod, które pozwolą Wam na przykład zrobić sobie projekcję osobno sieci między organizacjami, między osobami, no i wybrać sobie poprzez miarę betweenness, wybrać sobie te osoby, które są najważniejsze. Żeby zrealizować tę część ćwiczenia, no to musicie najpierw wczytać sobie ten graf. Nie jest to oczywiście trudne, ale musicie sobie rzucić na to sami okiem. No i tu jest też ćwiczenie związane z wizualizacją. Jeżeli chodzi o face transition, tutaj jest jeden przykład bardziej zaawansowanej analizy. Przypomnijcie sobie, że w modelu sieci losowych zachodzi ta zmiana fazowa, która związana jest z pojawieniem się tego jednego wielkiego spójnego komponentu w sieci i ten spójny komponent w sieci pojawia się w momencie, kiedy średni stopień wierzchołka zbliża się do 1. Ten kawałek kodu ilustruje to zjawisko i możecie sobie wygenerować sieć. Czy wygenerować sobie całą rodzinę sieci, patrząc sobie mniej więcej, jak dla zadanych parametrów wygląda ten największy spójny komponent. Jest też pokazane, w jaki sposób pobrać ten komponent, no i mniej więcej, jaki procent wierzchołków należy do tego komponentu. No jak widzicie tutaj to zjawisko właśnie przejścia fazowego, mamy średni stopień wierzchołka, począwszy od poniżej stopnia 1, tak bardzo niewiele wierzchołków należy do wspólnego komponentu, między 1 a 2 następuje to przejście fazowe, no i potem już mamy jeden wielki spójny komponent. Tu jest też przykład, jak to wygląda dla po uśrednieniu. Możemy sobie wykonać to ćwiczenie dla 50 różnych grafów dla każdej kombinacji, dla każdej konfiguracji. No i oczywiście uśrednienie z tych 50 da już nam taki klasyczny graf, pokazujący faktycznie bardzo ładnie to przejście fazowe. Jak widzicie, tutaj tego kodu specjalnie dużo nie ma. Można też sobie zobaczyć, w jaki sposób liczba n wierzchołków wpływa na miejsce, w którym pojawia się to przejście fazowe. Tutaj generujemy sobie grafy liczące od 10 do 250 wierzchołków i dla każdej konfiguracji generujemy po 50 instancji grafu losowego, uśredniamy, no i widzicie, że w przypadku małych grafów tutaj to przejście fazowe nie jest takie bardzo widoczne, ale im większy staje się graf, tym wyraźniejsze jest to przejście fazowe. Także jakiś taki przykład bardziej złożonej analizy tutaj jest jak najbardziej możliwy. Ostatnią częścią i ostatnim przykładem takiej nietypowej analizy z wykorzystaniem NetworkX jest analiza communities, czyli takich mikrospołeczności pojawiających się w sieci. W NetworkX jest moduł community, który do tego służy. Możemy sobie otworzyć jakiś konkretny graf. Jednym z algorytmów, który służy do detekcji tych communities, o czym będziemy sobie mówili troszeczkę później na wykładzie, jest algorytm opracowany przez Michel Girvan i Paula Newmana. Nie jest Paul Newman. Nie pamiętam, jak on ma na imię. W każdym razie to jest bardzo prosty algorytm. On działa na tej zasadzie, że on iteratywnie wylicza pośrednictwo dla każdej krawędzi. I w każdym kroku usuwa jedną krawędź o maksymalnym pośrednictwie. Czyli bierzemy sobie cały graf, liczymy pośrednictwo wszystkich krawędzi, usuwamy krawędź, która ma największe pośrednictwo, czyli usuwamy tę krawędź, przez którą biegnie najwięcej i najkrótszych ścieżek pomiędzy społecznościami. I znowu wyliczamy sobie po usunięciu tej pojedynczej krawędzi, wyliczamy sobie pośrednictwo wszystkich krawędzi i znowu usuwamy krawędź o największym pośrednictwie i tak dalej, i tak dalej. Tak, znowu przywołajcie sobie ten przykład
Kiedy mówiliśmy o pośrednictwie na wykładzie i mówiłem, że gdybyśmy spojrzeli sobie na mapę Poznania, to największe pośrednictwo mają mosty. To jest taki algorytm, jakbyście sobie wyobrazili, w jaki sposób chcielibyśmy znaleźć taki naturalny podział Poznania na dzielnice. Tak, no to w pierwszej kolejności usunęlibyśmy wszystkie mosty, więc podzielilibyśmy Poznań na Poznań Lewo i Prawobrzeżne, no i potem byśmy usuwali kolejne ulice, które tak naprawdę łączą ze sobą dzielnice. Tak? Jeżeli jakaś ulica ma wysokie pośrednictwo, to oznacza to, że z danej dzielnicy do danej dzielnicy można szybko dojechać. Jakbyśmy pousuwali te ulice konsekwentnie, no to na końcu zostalibyśmy z takimi rozłącznymi dzielnicami, tak, które są wewnątrz tam gęsto połączone małymi lokalnymi uliczkami. Więc to jest generalnie idea tego algorytmu. On jest tutaj zaimplementowany. No, nie jest to specjalnie piękny kod tutaj, ale nastąpiła pewna zmiana poniżej wersji 2.0. Metoda Jirvan Newman zwracała strukturę, taką normalną listę, teraz zwraca generator, więc po to, żeby już tam uniknąć iterowania, ja to jawnie przerzucam na listę, dzięki czemu mogę zobaczyć, które wierzchołki, tak, na pierwszym poziomie, które wierzchołki należą do podziału, czyli w tym pierwszym kroku dokonaliśmy podziału na dwie społeczności, tutaj jest podział na trzy społeczności, w następnym kroku jest podział na cztery społeczności i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to biegnie tak jak taka odwrotność aglomeratywnego klastrowania. No jakbyście sobie wyobrazili ten aglomerative hierarchical clustering, ale dokładnie w drugą stronę. Anki, można sobie to zwizualizować, tą sieć, ten graf dwudzielny właśnie za pomocą automatycznego wyznaczenia tych społeczności. I tutaj macie samodzielne ćwiczenie do wykonania i w tym ćwiczeniu znowu wracamy do klubu karate. Tak, jeżeli ktoś nie pamięta tego klubu karate, tak to mniej więcej wygląda. I waszym zadaniem jest zastosowanie algorytmu Jirvan Newmana detekcji mikrospołeczności do znalezienia właśnie grup, naturalnie występujących grup w tym grafie. Nie dam wam w tym tygodniu osobnego ćwiczenia do zrobienia w NetworkExie. Dla mnie potwierdzeniem realizacji tego ćwiczenia będzie wysłanie właśnie tej ostatniej części tego piątego notatnika Network Analysis, ale wypełnionego. Znaczy chciałbym dostać od was wszystkich to, ale z uzupełnionymi wszystkimi tymi miejscami, w których macie wykonać samodzielne ćwiczenie. Tak, to będzie dla mnie dowód, że skończyliście to ćwiczenie. Także to tyle i oczywiście tradycyjnie już wszelkie pytania, wątpliwości, dyskusje w czasie piątkowych konsultacji. No to na razie.